kurde, ale dzisiaj wieje. Jedziemy do Mielca, jedziemy po... Po co? A. Zoomik przyszedł rejestratorek. Jedziemy do paśkomatu. Tam muszę skoczyć do siostry, więc zapewne nie wytrzyma i pewnie u siostry go rozpakuje. A potem jeszcze po 14 muszę być u księgowej. Na razie jest 12.15, 12.20, więc mamy jeszcze trochę czasu. No, my ale są podniecony. Dobra, pakujemy się do auta. Na psa. Cyk. Cyk. Systemy sprawne, sprawne. No, dojadymy. Nie jest taki ciężki. Kierwa, jadę do siostry to rozpakować. Kurna, co? Słuchajcie, unboxingu nie robię, bo to jest sprzęt używany. Czekaj, Madziula. Unboxingu nie robię, bo to jest sprzęt używany, ale zrobimy testy na pewno. Kurde, robaczki moje kochane, wieje sporo. Mam nadzieję, że nagrywam się z mikrofoniku Osmo. Mam nadzieję, że będzie to dobrze słychać. Jestem u siostry w tej chwili na podwórku. Założyłem też dedkata na rejestrator. No i posłuchajcie, tylko wieje mocno tak, że nawet dedkat nie robi jakiejś dużej roboty, ale teraz będziecie mieli dźwięk z Zooma. Mikrofony na Zoomie są ustawione kapsuła na panoramę. Się trochę za tujami schowam. Na panoramę 120 stopni. Ale cudownie. Właśnie słychać samolot albo śmigłowiec z Black Hawka, jak startuje z lotniska. Są nieopodal lotniska. W prawym kanale słychać w każdym razie. Teraz przekręcę, zobaczcie. Żeby tych dźwięków nie robić, bo dotyczkę tego trzeba. Stupcie, bo nagrywamy. Wzmocnienie jest na 8. Przełożę rękę. Gdzieś tu wylecę. Albo nawrócę. Potem wiatr zasrany. Lotniskiem obloty robią nowego śmigłowca. Szwagier lata, ale ich nie widać. Jeszcze Pilatus dzisiaj lata fajnie. Nie widać żadnych. Ale słychać cudownie. Zbiera przepięknie ten Zoom. Mój głos obecnie też jest z Zooma nagrywany. Tylko jestem z tyłu za Zoomem. Gdy jestem z przodu przed Zoomem i mówię tak bardzo cichutko, to jest kuźwa tak. Ani nie traktujcie tego jako testu. Bo test to nie jest. Test to nie jest. Testy to ja dopiero zrobię. To są pierwsze wrażenia. Bajka. Dobra, nie będę na niego polował, bo to ujęcie będzie miało, kurde, już 2,5 minuty. Super.
i nagrywał, aż się okazało, że wziąłem rozładowane Enelopy i... Więc koniec zabawy do teraz. Kochani, ja kończę pić kawusie, palę fajeczkę i zbieram się do księgowej. No. To do zobaczenia potem. I tak, moi drodzy, kochani, idziemy teraz do księgowej z dokumentami za grudzień. Bo trzeba się rozliczyć do ZUS-ów i innych takich. Przynajmniej udało mi się znaleźć miejsce do zaparkowania, bo kurna, tu jest zawsze taki problem, że normalnie szkoda gadać. No, oczywiście w tym mieście wszyscy się na mnie patrzą, bo co za jełowizie z kamerką i to nagrywa. Kurde, tu miałem miejsce. No, jakbym wiedział, to bym sobie tu przyjechał. Idzę, panie Maziarski. No, i tak w ogóle to... tu jest nasz Dom Kultury, a tu jest nasz plac Armii Krajowej, PRL-owskie Centrum Mielca. I zaś schody. O. Schody. Śliskie schody, jak cholera. No, księgowa załatwiona. To co, kochani? Widzimy się w burowej pracowni. Hej. Jak mówiłem, jesteśmy już w burowej pracowni. Robaczki. Zmęczony jestem. Zmęczony i podniecony na maksa. Ładuję akumulatory, kurczę. O, do naszego Zooma. Tak, bo zeżarłem całe, ten sobie tu siedzi. No i co, no muszę, kurczę, powiem wam, posprzątać tej pracowni, ale za to się jutro zabiorę. Kochani, zabieram się za montaż i zaraz wam wysyłam tego vloga, którego właśnie teraz nagrałem. No i tak przypominam, no będę dużo razy przypominał tutaj. Bo tak ruszamy z tym kanałem, więc subskrybujcie, łapkujcie, udostępniajcie innym. Niech idzie w świat. No. Dziękuję wam ślicznie. Trzymajcie się. Hej.